Stephen King to z pewnością król horroru. Pisze od 27 roku życia, napisał ponad 50 powieści, z których część została zekranizowana. Lśnienie Stanleya Kubricka zalicza się do jednych z kultowych filmów grozy. I fear you will have to deal with this matter in the harshest possible way. Like you die. I killed you with Danny. You did this to me. Didn't you? I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brains. Jednak sam życiorys pisarza to niezły horror. Ma za sobą romans z alkoholem i narkotykami. Dziś po latach odwyku pisze minimum 4 godziny dziennie, mieszka z żoną na prowincji i w niczym nie przypomina rock'n'rollowca, jakim był przed laty. W tym roku powraca do nas z najnowszym zbiorem opowiadań Bazar Złych Snów. To King w najlepszym wydaniu i w doskonałej formie. Mimo prawie 70 lat nadal pisze świetnie, a z czytelnikami we wstępie wita się słowami. Ogromnie się cieszę, stały czytelniku, że wciąż tu jesteśmy. Fajnie, co? Po takim powitaniu trudno Kingowi odmówić przeczytania, prawda?